Ostatnio stworzyliśmy sobie bardzo prosty szablon, który składa się tylko i wyłącznie z wymaganych plików. Jedyne co trzeba do uruchomienia naszego własnego motywu. No ale przydałoby się pójść krok dalej. Pójdziemy drogą klasyczną. No teraz bardziej popularna chyba robi się ta wersja blokowa. Pewnie sobie kiedyś to omówimy. No ale na razie klasycznie dorobimy sobie dzisiaj część nagłówkową, czyli to, co się znajduje zazwyczaj na górze strony. Jak tworzymy sobie jakieś serwisy, no to zazwyczaj na górze mamy jakieś logo, menu. No i to się powtarza na wszystkich podstronach. No i drugim elementem będzie stopka, czyli jak mamy jakiś podpis autora, linki do regulaminu i tego typu rzeczy, to wszystko będzie się znajdować w dwóch plikach, górnym, dolnym. No i będziemy to załączać tak jakby do wszystkich pozostałych szablonów podstron. Aby to zrobić, trzeba stworzyć dwa nowe pliki. Nazwiemy je header, bo tak musi się nazywać, i footer. Możemy stworzyć na przykład header, myślnik, jakaś tam własna nazwa, no i wtedy będziemy sobie mogli załadować oddzielnie różne nagłówki, tak? Jak mamy na części podstron jakiś nagłówek w jednym kolorze, na innej części w drugim, to tutaj będziemy mogli sobie to właśnie rozdzielać. No i teraz, jak mamy nasz szablon główny, no to tą część, która ma się wyświetlać na górze, sobie stąd wycinamy i wrzucimy sobie teraz to do headera. Dopiszemy sobie jeszcze, żeby było widać, że ta zawartość tego pliku została załączona. Header, no i do stopki robimy w analogiczny sposób. No i teraz trzeba to jeszcze jakoś załączyć do tego naszego głównego pliku, czyli tej zawartości, która się wyświetli, jeśli dana podstrona, dany szablon nie zostanie znaleziony. A wykorzystujemy do tego metodę getHeader. No i tutaj możemy sobie podać nazwę naszą indywidualną tego nagłówka, jeśli mamy ich kilka, a to by było była ta część, którą mamy po nazwie header, po myślniku, tak? Możemy sobie stworzyć header, myślnik i jakaś własna nazwa. No i tutaj byśmy sobie wpisali tą nazwę. Analogicznie robimy ze stopką PHP i tutaj będzie get footer. No i teraz w stopce jeszcze sobie dopiszemy coś, żeby było widać. Stopka, nagłówek. No i teraz sprawdzimy sobie, czy będzie nam to działać. No i jak widać, mamy header, hello WordPress, stopka. No ale teraz przejdźmy trochę dalej, ponieważ zazwyczaj dołączamy nieco więcej rzeczy, tak? Będziemy potrzebować załadować jakieś style w nagłówku, jakieś skrypty w stopce. No i do tego wykorzystamy jeszcze kilka dodatkowych metod, które będziemy umieszczać w tych właśnie plikach. Zacznijmy może od naszego pliku header. No i tutaj najpierw trochę go uzupełnimy. No i pierwszą rzeczą, którą sobie dodamy z takich WordPressowych rzeczy, będzie atrybut językowy. Możemy mieć stronę wielojęzyczną, no i to może się przydać. No i teraz idziemy dalej. Będziemy mieli taką funkcję blog info, dzięki której możemy pobrać jakieś podstawowe informacje o stronie internetowej, którą właśnie robimy na WordPressie. Tutaj wpisuję charset, czyli kodowanie. Zazwyczaj będzie to UTF-8, o ile nie zawsze. Dalej dodaję skalowanie, czyli standardowo, tak jak to robimy w HTML-u. No i teraz najważniejsze, czyli nasza funkcja WP head. Właśnie tutaj ta funkcja pozwala na to, na wykonanie w tym miejscu różnych rzeczy takich nagłówkowych, które możemy dodawać za pomocą różnych wtyczek lub za pomocą pliku functions, co będziemy sobie niedługo robić. Za pomocą właśnie tutaj WP Heada dodamy sobie style.
No i tutaj co warto jeszcze wiedzieć, to że blok info może nam dać całą gamę tych informacji, z których najważniejsze chyba dla nas będzie nazwa strony, opis tej strony, no ale też można tutaj na przykład pobrać admin email, charset sobie wykorzystaliśmy, no i kilka innych całkiem przydatnych rzeczy, jak na przykład adres do naszych stylów. No dobra, to jedziemy dalej. Będziemy sobie to uzupełniać. Dalej, co warto wspomnieć, to jakieś elementy takie stałe na stronie. Jakieś logo, czasami jakieś ikonki społecznościowe. Chcielibyśmy umieścić, do czego potrzebujemy ścieżkę do naszego katalogu, tak jakby głównego tego naszego szablonu, i możemy to uzyskać za pomocą funkcji getStyleShed.uri, czyli ścieżkę, w którym mamy ten główny plik ze stylami. No i tutaj sobie odwołujemy się do tego katalogu. No i dalej tworzymy jakiś folder na asety, obrazki, no i tam wrzucimy sobie za chwilę jakieś logo. Tutaj warto też w Alcie wykorzystać na przykład funkcję blog info do wyświetlenia nazwy naszego bloga. Spróbujmy sobie teraz trochę rozbudować naszą strukturę szablonu. Zazwyczaj jak budujemy szablony, właśnie tworzymy sobie taki folderek na nasze asety, jakieś dodatkowe grafiki, aczkolwiek bardzo często do obsługi grafik wykorzystuje wtyczkę ACF Custom Fields, czyli swoje pola, które omówimy jeszcze za jakiś czas. Otwórzmy już sobie, pobrałem gdzieś tutaj jakieś logo i spróbujemy sobie je wstawić na naszą stronę. Logo PNG. No i teraz jeszcze warto tutaj wspomnieć o takiej funkcji do wyświetlenia klas związanych z naszą sekcją body. I tutaj jest. Możemy sobie dodać za pomocą jakichś wtyczek, na przykład odpowiednie klasy. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Już prawie to mamy, Alt widać wyświetla się dobrze. Zapomniałem jeszcze dodać jednego folderu w strukturze na obrazki, do którego wrzucimy sobie to nasze logo, ciach. No i logo się wyświetla elegancko. Możemy przejść dalej do naszej stopki, a tutaj w naszej stopce wykorzystamy sobie tylko funkcję do pobierania różnych elementów zahaczonych poprzez odpowiednie funkcje, czyli WP footer. No i dzięki temu będziemy mogli tutaj sobie załadować nasze skrypty czy jakieś dowolne elementy, które będziemy chcieli sobie umieścić na samym końcu strony. No i to by było tyle na dzisiaj. Jest to podejście klasyczne. W przyszłości omówimy sobie, jak to się robi jeszcze blokowo, czyli tak bardziej nowocześnie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnej części.